jest powrócić znowu na tor po pandemii? Trzeba się rozjeździć, trzeba się przygotować. Tosia jest teraz debiutantką w Pit Ladies. Gonię ją zaciekle, dzięki niej poprawiam czas. Jak ci się jeździ z dziewczynami starszymi? No w sumie to fajnie, ale mam zawsze trochę stresu i... No ale staram się też was dogonić. No właśnie, jak to jest zmienić klasę? W sumie to trochę bardzo inaczej, bo na przykład miałam motor bez sprzęgła, teraz mam ze sprzęgłem. Jestem jedyną w Pit Ladies, która ma tutaj w Kisielinie, która ma 125 i jest tak trochę dziwnie. Ale czujesz się za młodo? Nie, radzę sobie, bo dużo ćwiczyłam z Danielem Blinem i myślę, że jestem przygotowana. Jakie rady dla Tosi? Nie myśleć o tym, że ma się 125, myśleć o tym, że jest się świetnym technicznie, że startuje się już z naprawdę fantastycznymi zawodniczkami, ale jest się w stanie je pokonać. Czy Speed Ladies czują się zagrożone? Myślę, że tak, że Tosia jest tutaj czarnym koniem. Świetnie przygotowana, z dużym doświadczeniem już, mimo młodego wieku. Myślę, że dziewczyny czują oddech na plecach Tosi. A mocno tęskniłyście za zawodami? Bardzo. Mnie jeszcze dopadła kontuzja tuż przed sezonem, więc 6 tygodni było wyłączonych z treningu. Ale to jest tak przyjemny sport, tak świetna zabawa, że nawet ten etap, kiedy trzeba powrócić do dobrej formy, stanowi niesamowitą zabawę. Polecam każdemu, kto chciałby spróbować swoich sił. To nie jest trudne. Warto. Piękny sport. Ja tęskniłam bardzo, ale treningi miałam, nie odpuszczałam i jestem ciekawa jutrzejszych zawodów.